cześć. Witam Was, Tomek z Ginartu. Stoimy przed mikromorskim zbiorniczkiem, który powstał bardzo spontanicznie, ponieważ likwidowałem jedno z moich morskich akwariów, takie, które stało dosyć długo w standardowym akwarium Juwel. No niestety muszę zrobić miejsce na inny zbiornik. Część życia z tego akwarium wyprzedałem, ale zostało mi kilka ukwiałów, kilka miękkich korali, z których nie miałem gdzie zadysponować, a tutaj z kolei przed ladą stało puste szkiełko, więc szybka decyzja, no znajdziemy im tymczasowy dom, zalejemy szybko morskie akwarium. To zresztą zobaczycie na filmie, to takie trochę spontaniczne, kaskaderskie działanie. Ja przestrzegam przed takimi sposobami zakładania akwarium w domu, bo nie skończyłoby się to dobrze. Ja mam troszeczkę inną sytuację tutaj w sklepie, bo mam gotową wodę, mam złoże bakteryjne, którego mogę użyć i mogę sobie pozwolić na to, żeby przenieść korale w takim stosunku 1:1 do praktycznie przygotowanego zbiornika i wiem, że im nic złego nie będzie. Natomiast w domu to wygląda troszeczkę inaczej, więc nie powtarzajcie tego w domu, jeśli nie macie w domu już akwarium morskiego i nie jesteście przygotowani do czegoś takiego, nie macie wiedzy i możliwości, żeby coś takiego zrobić. A wracając do tego mikrozbiornika, w którym jak widzimy troszkę żywej skały i troszeczkę ukwiałów, parę zoantusów, które zostały przeniesione. No co, prosta sprawa. Kaskada używana w słodkiej wodzie znalazła zastosowanie tutaj. Do tak małego zbiornika kaskada, uważam, jest wystarczająca. Malutki cyrkulatorek, który ma sterowanie, że możemy troszkę go zdławić, jeśli ten prąd wody byłby za duży. Lampeczka z firmy Fluval, taka Nano Marine, którą też miałem na półce. Do tej kosteczki w zupełności starcza. Tutaj nie mam wymagających korali, więc ta ilość tego światła jest moim zdaniem wystarczająca. No i co? 2 godziny pracy i mamy mikromorskie akwarium. Ja chciałbym do niego wpuścić tutaj jakąś parę małych błazenków na ten czas, póki te ukwiały u mnie są. Pewnie pójdą później do sprzedaży, a jak nie, no to będą mnie tutaj przez chwilę cieszyć, jak podrosną, znajdziemy im jakieś większe lokum. Ja przyniosłem tą skałę tutaj tak, jak widzicie, więc pewnie na filmie będzie widać, że oprócz ukwiałów takich, które chętnie hodujemy u nas w akwarium, to przyszło też trochę aipstazji, ale tak jak mówię, nie bardzo się tym przejmowałem, bo no, zależało mi przede wszystkim na uratowaniu tego życia z tamtego rozkładanego zbiornika. To akwarium jest takim pokazaniem, że niekoniecznie zbiornik morski musi być ogromny, że jeśli ktoś chce zacząć przygodę z akwarium, to można od prostych korali, od prostych zwierząt morskich zacząć nawet w takiej małej kostce. Ona ma 49 litrów. Będzie ciasno z czasem, to musicie być pewni tego. Natomiast na start, żeby się nauczyć, można coś takiego zrobić. Oczywiście nie będziemy tutaj trzymali jakichś ogromnych ryb w takim zbiorniku, raczej 2 krewetki, ślimak i jakiś mikrokrab. Ryby tylko malutkie błazenki, z założeniem takim, że później poszukamy dla nich większego domu, bo te 49 litrów
to zdecydowanie za mało dla nich miejsca. Na krótki czas jak najbardziej, tak jak tutaj w sklepie, jeśli będą przeznaczone do sprzedania, mogą sobie pływać w domu, pocieszą Was pół roku i będziecie musieli szukać większego lokum. To tyle, to taki spontaniczny film z tego, jak można sobie zrobić odrobinę przyjemności niskim kosztem. Jeśli Wam się spodobał, jeśli macie pytania, no to oczywiście piszcie pod filmem, komentujcie. Z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was. Tomek, hej.